ławeczkę Szulca pan widział? Widziałem, ale proszę mi o niej powiedzieć. To jest ławeczka Szulca, ławeczka marzeń Błękitnookiego. Błękitnooki to jest taki bohater z opowiadania Szulca Wiosna. I to jest dar miasta Bytomia dla Drohobycza i dla Szulca, bo Bytom jest miastem partnerskim Drohobycza. I współpracujemy z Bytomiem, między innymi z panią Heliną Biedą, która bytomianką, ale no jest senatorką. To był jej pomysł, bardzo znakomity, żeby ta ławeczka tutaj stała, w tym parku, przez który Szulc codziennie chodził do pracy i z pracy. I właśnie drogą Szulca teraz pójdziemy. Odsłonięcie tej ławeczki odbyło się w ramach naszego projektu corocznego Druga Jesień, 19 listopada 2022 roku. Dokładnie w 80. rocznicę śmierci Szulca. Taka ławeczka marzeń Błękitnookiego, czyli obrysy miasta, to jest Drohobycz. No i haset z obrazu Spotkanie, tego jedynego olejnego. Haset, który podgląda miasto, nie ma tu tych kobiet właśnie wielkomiejskich, które są na obrazie Spotkanie, ale haset, który właśnie taką ma postawę, dokładnie jak na obrazie olejnym Brunona Szulca. Spotkanie właśnie. Duch skłócony gestapowców żyło w centrum Drohobycza. Pierwszy miał swojego lewa, drugi miał swojego Szulca. Zawsze słuchając tej piosenki Jacka Klejfa o śmierci Brunona Szulca, czułem tajemnicę tragedii tego artysty. To jeden z największych polskich pisarzy międzywojnia. Chciałem poznać jego historię i miejsce, w którym tworzył, choć w Drohobyczu, tak jak w niedalekim Lwowie, także spadały podczas tej wojny rosyjskie rakiety. Okazja zdarzyła się podczas wyjazdu z wolontariuszami wiozącymi dary dla uchodźców w Drohobyczu. Tu szybko trafiam na poszulcowskie ślady. Na ścianach jednego z budynków widać malowidła. Powstały kilka lat temu, podczas cyklicznego festiwalu poświęconego temu artyście. To kopie scen bajkowych, które Bruno Szulc namalował na ścianach pokoju dziecinnego w domu gestapowca podczas okupacji niemieckiej. W nieodległej kawiarni wiszą kopie jego rysunków. Nimi zafascynowany jest kurator wystawy w Muzeum Literatury w Warszawie, którego poznałem tuż przed wyjazdem do Ukrainy. Jak odkrywałem Brunona Szulca? Pierwszy moment odkrycia Brunona Szulca, jego twórczości, to był czas mojej edukacji w liceum właściwie. Ja chodziłem do klasy humanistycznej, więc Sklepy cynamonowe czytaliśmy jako szkolną lekturę. Później zafascynowany Sklepami cynamonowymi sam przeczytałem Sanatorium pod Klepsydrą w podobnym momencie. Wtedy zupełnie nie wiedziałem, że Szulc był również twórcą dzieł plastycznych. To nastąpiło odkrycie kilka lat później, kiedy gdzieś tam natrafiłem na egzemplarz chyba niemieckojęzycznego wydania Księgi Bałwochwalczej. Była w takim poziomym formacie, cała na czarno, z tymi dziwacznymi, sennymi, trochę drapieżnymi, perwersyjnymi kompozycjami. I to zarówno Księga Bałwochwalcza, jak i jego literatura zrobiły od razu na mnie wyjątkowe wrażenie. Następnie, przychodząc do pracy w Muzeum Literatury, zaraz po studiach, ja studiowałem historię sztuki, dowiedziałem się, że dysponuje muzeum największą na świecie kolekcją dzieł Bruna Szulca, 250 prac, jedyny zachowany obraz olejny, dwa cykle Księgi Bałwochwalczej, nastoletni szkicownik, ponad 200 rysunków. No i wtedy miałem już szansę, żeby wejść w ten świat Bruna Szulca tak bardzo głęboko i szeroko. Później pojawiły się badania w archiwach po Jerzym Ficowskim, czytanie wspomnień ludzi, którzy Szulca znali. No i efektem tego wszystkiego, tak naprawdę tej kilkunastoletniej fascynacji, bo to od razu była fascynacja, efektem tego wszystkiego była wystawa w Muzeum Literatury Bruno Szulc, Żelazny Kapitał Ducha, wieńcząca tą moją pasję do tego artysty, literata. Dobry dzień.
proszę mi pokazać, jakie macie tu skarby. Tak, to mamy gabinet osobliwości. W budynku dawnego gimnazjum w Drohobyczu, obecnie jest to budynek administracyjny uniwersytetu, w którym pracuję. Nie jest to muzeum w zwykłym takim znaczeniu, nie ma takich eksponatów zastygłych w czasie, tylko jest to jakby miejsce autentyczne, ale też miejsce, w którym cały czas przypływa przestrzeń, czas, miejsca i dlatego to jest taka ekspozycja bardzo swoista. Każdy eksponat kryje w sobie pewne historie i można tak snuć różne opowieści dotyczące Schulza, dookoła Schulza. Czy Bruno Schulz, Gombrowicz, Witkacy, to tych trzech, którzy jakby wyprowadzili literaturę polską na poziom naprawdę bardzo wysoki, europejski. I to była literatura, to były teksty literackie, które wyzwoliły literaturę polską od tej tradycji martyrologicznej. To już był modernizm i to już była literatura uniwersalna, która może być z takim samym zachwytem czytana przez Japończyka, o czym wiemy dokładnie, bo recepcja jest ogromna. Od Japończyka kończąc, no nie wiem, osobą z Brazylii, nie mówiąc już o kontynencie naszym. Pani Ariko Kato, Japonka, nauczyła się polskiego dla Schulza specjalnie. I teraz jest jedyną, bardzo poważną badaczką twórczości Schulza w Japonii. A pani Wei Yun Lin nauczyła się polskiego dla Schulza i przetłumaczyła jego teksty literackie na język chiński, mandaryński. To, gdzie my jesteśmy, to moja praca społeczna i to jest mój duch i to jest moja taka misja. Bo to jest miejsce, gdzie nie ma pracowników. To jest miejsce, które stworzyliśmy, którym się opiekujemy i ono funkcjonuje na zasadach społecznych. Stworzyliśmy, czyli kto? Ja i Igor Meniok. Ja Wiera, a on Igor. Nazwisko mamy wspólne. Mój mąż świętej pamięci właśnie jutro już 18 lat mija, jak go nie ma. Ale ciągle jest w innym wymiarze. Na co dzień jestem pracowniczką akademicką i naukową w Zakładzie Literatury Powszechnej i Polonistyki w naszym uniwersytecie. Co widać w tym gabinecie osobliwości? Mamy książki, dokumenty, różne przedmioty pochodzące z Drohobycza, tych lat międzywojennych, kiedy żył tutaj Schulz. Stoimy akurat w tym miejscu, gdzie biurko Schulza było. Przy którym siadał, przy którym myślał, pisał, być może malował. Mamy pierwsze wydania Schulza, tłumaczenia Schulza na 29 języków, ale przetłumaczony jest na ponad 45. I najnowsze wydania, które związane są z Schulzem, z badaniem nad jego dziełem, co się ukazują w różnych krajach. Mamy ruchomą taką galerię obrazów inspirowanych Schulzem. I uderzają ogromne reprodukcje grafik. To specjalnie tak powiększone, żeby uderzało. Pamiętajmy o tym, że ten na przykład autoportret, co tutaj mamy powiększony, znany z guzikiem, jest malutki 15x18. Wszystko, co Schulz zrobi, jest bardzo malutkie, jest bardzo kruche. O tym należy pamiętać. A oryginały są tych grafik, na przykład tego autoportretu? W większości Muzeum Literatury Mickiewicza w Warszawie. I teraz jest wystawiony. No to zapraszam na górę, tam zacznijmy. Dzień dobry. Witam bardzo Państwa serdecznie na prowadzeniu po wystawie Bruno Schulz, Żelazny Kapitał Ducha w Muzeum Literatury. Ja jestem Janek Owczarek i przygotowywałem tą wystawę. Czemu Bruno Schulz w Muzeum Literatury? No, podstawowa sprawa jest taka, że my w naszej kolekcji posiadamy największy zbiór jego prac. To jest około 250. Generalnie po Schulzu do naszych czasów zachowało się około 400 dzieł. No ale ta nasza kolekcja, ten nasz zbiór jest zdecydowanie największy i też chyba trzeba przyznać, że najbardziej reprezentatywny. W swoich zbiorach mamy ponad 200 rysunków, jedyny obraz kolejny po Schulzu, który się zachował, nastoletni szkicownik, dwa egzemplarze Księgi Bałwochwalczej, czyli takiego chyba najbardziej znanego dzieła Bruna Schulza. Na tradycyjnej aukcji w domu aukcyjnym zwykły rysunek Schulza, których, tak jak wspominałem, my mamy ponad 200. Zwykły szkic, jakiś akt kobiety na łóżku
tego typu prace osiągają wartość około 100 tysięcy złotych. Pomijając takie klasyczne tematy jak portret czy autoportret, to 90% rysunków Schulza to są sceny erotyczno-masochistyczne. Tym uniżonym mężczyzną, dominującą postacią kobiety, fetyszyzujące, skoncentrowane na kobiecych stopach, nogach, butach. I Schulz był w tym totalnym maniakiem. Przez niemal 20 lat rysował tego typu prace, dokładnie taka sama tematyka. Właściwie 85% z tego, co mamy w swoich zbiorach, to są właśnie tego typu sceny związane z tym fetyszyzmem butów, stóp, nóg. Dominujące kobiety, to wszystko wydawało się też takie senne, ale zarazem groźne, nie z tego świata. On po prostu był takim człowiekiem, był fetyszystą kobiecych stóp. Kiedy pierwszy raz zobaczyłem tutaj w Muzeum Literatury te rysunki Schulza w oryginale, których wcześniej nie znałem kompletnie, żadnych reprodukcji, no to to było wow. To dosłownie chyba nawet było. Zrobiło to ogromne wrażenie. Te rysunki to są często bardzo małe formaty. Mimo wszystko dało się w tym wyczuć od razu jakiś taki intymno-prywatny charakter tych prac. I kiedy zobaczyłem je po raz pierwszy, to miałem w sumie podobne wrażenie jak przy jego dziełach literackich, że trochę wchodzę do jego głowy albo do jego duszy, że gdzieś tam obcuję z jego taką najbardziej intymną częścią duchową. To było totalne zaskoczenie i odkrycie, i wrażenie, no efekt wow na pewno. Kim były te kobiety dla Schulza? Były jego znajomymi z Drohobycza. Znał je, pamiętał albo z domów publicznych, albo po prostu z miasta, z różnych sytuacji. Dlaczego kobiety go uwielbiały? I to piękne kobiety, kiedy on urodą nie grzeszył. No tak się mówiło. Schulz w relacjach był często przedstawiany jako osoba niezbyt urodziwa, niewysoki, chudy, przygarbiony, z nie najlepszą cerą i tak dalej, i tak dalej. No w każdym razie miał w sobie może na poziomie jakiegoś takiego kontrastu. No wszyscy zwracali uwagę na jego oczy i na jego dłonie, że to wybijało się całkowicie z tej jego aparycji. Również sposób formułowania myśli, sposób wypowiadania się, w ogóle ton głosu podobno też był absolutnie fantastyczny. Mówią o tym jego przyjaciele, uczniowie z tego drohobyckiego gimnazjum. Zwracają dokładnie wszyscy na tą samą uwagę, że Schulz był niesamowitym, ale to niesamowitym mówcą i sposób formułowania myśli, język, którym się posługiwał, działał jak magnes. Fascynował po prostu. I to skontrastowane z jego taką, w cudzysłowie, nędzną aparycją, myślę, że mogło być czymś, co przyciąga do siebie. Pamiętam, że już wtedy to zrobiło na mnie duże wrażenie, bo było zupełnie inne od innych książek, które wtedy się czytało na języku polskim. Jakieś sny, wspomnienia z dzieciństwa, nakładanie się na siebie różnych czasów, przestrzeni, z jakichś zwykłych, codziennych wydarzeń, budowanie całych bardzo sennych, ale też potężnych w wyrazie obrazów. To wszystko się na siebie nakłada, nie wiadomo jak czas płynie, więc totalnie dziwna sytuacja. Metafora na metaforze, porównanie na porównaniu, takie gęste to było wszystko i pamiętam, że właśnie pod względem stylistycznym zrobiło ogromne wrażenie, ale też było gdzieś tam bardzo bliskie z tym, jak po prostu w tym czasie jakoś interesowały mnie takie dzieła filmowe, dzieła sztuki i tak dalej, które polegają na cofaniu się do dzieciństwa i traktowaniu tego okresu w życiu jak takiego najważniejszego etapu w życiu każdego człowieka, gdzie tam pojawiają się obrazy, wrażenia, które już zostają z nami na całe życie, więc było to na pewno bardzo dla mnie osobiście, po prostu jakoś wchodziło w tą moją alejkę zainteresowań. Zachowały się oryginały sklepów cynamonowych i sanatorium pod klepsydrą? Rękopisy? Nie, nie zachowały się. Oczywiście egzemplarze książek z pierwszego wydania zachowały się. To jest pierwsze wydanie sklepów cynamonowych znalezione na strychu pewnego domu w Drohobyczu i przekazane nam przez Marię Karalus, taka muzykolożka,
nasza przyjaciółka z uniwersytetu. Książka ta pochodzi z biblioteki babci jej męża, drohobycianki, Ukrainki, która była krawcową i czytała Schulze po polsku. I to jest jakby ta metafora wielokulturowości. Więc krawcowa Ukrainka czyta Schulze. No to jest pierwsze wydanie, 34. Rój stawiał tę datę następnego roku, a tak naprawdę to grudzień 33 roku. Wyszedłem w noc zimową, kolorową od iluminacji nieba. W taką noc niepodobna iść podwalem ani żadną inną z ciemnych ulic, które są odwrotną stroną, niejako podszewką czterech linii rynku, i nie przypomnieć sobie, że o tej późnej porze bywają czasem jeszcze otwarte niektóre z owych osobliwych, a tyle nęcących sklepów, o których zapomina się w dnie zwyczajne. Nazywam je sklepami cynamonowymi, dla ciemnych boazerii tej barwy, którymi są wyłożone. Te prawdziwe szlachetne handle, w późną noc otwarte, były zawsze przedmiotem moich gorących marzeń. Słabo oświetlone, ciemne i uroczyste ich wnętrza pachniały głębokim zapachem farb, laku, kadzidła, aromatem dalekich krajów i rzadkich materiałów. Mogłeś tam znaleźć ognie bengalskie, szkatułki czarodziejskie, marki krajów dawno zaginionych, chińskie odbijanki, indygo, kalafonium z Malabaru, jaja owadów egzotycznych, papug, tukanów, żywe salamandry i bazyliszki, korzeń mandragory, norymberskie mechanizmy, homunkulusy w doniczkach, mikroskopy i lunety, a nade wszystko rzadkie i osobliwe książki, stare folianty pełne przedziwnych rycin i oszałamiających historii. Pamiętam tych starych i pełnych godności kupców, którzy obsługiwali klientów ze spuszczonymi oczyma w dyskretnym milczeniu i pełni byli mądrości i wyrozumienia dla ich najtajniejszych życzeń. Ale nade wszystko była tam jedna księgarnia, w której raz oglądałem rzadkie i zakazane druki, publikacje tajnych klubów, zdejmując zasłonę z tajemnic dręczących i upojnych. Uskrzydlony pragnieniem zwiedzenia sklepów cynamonowych, skręciłem w wiadomą mi ulicę i leciałem więcej, aniżeli szedłem, bacząc, by nie zmylić drogi. Tak minąłem już trzecią czy czwartą przecznicę, a upragnionej ulicy wciąż nie było. W dodatku nawet konfiguracja ulic nie odpowiadała oczekiwanemu obrazowi. Sklepów ani śladu. Szedłem ulicą, której domy nie miały nigdzie bramy wchodowej, tylko okna szczelnie zamknięte, ślepe od blaskiem księżyca. Jego teksty i jego prace plastyczne po prostu kryją sobie tajemnice. Dlatego, że ta inspiracja jest tak ogromna, która płynie z jego tekstów, że po prostu aż trudno sobie wyobrazić, jak ogromna jest recepcja jego twórczości na całym świecie. Że on się staje bohaterem w tekstach literackich innych autorów, że po prostu mnóstwo spektakli w Polsce, ale na całym świecie też, według Schulza, że opera na przykład powstaje na podstawie jego tekstów, że w Japonii tancerz jakiś po prostu genialny, wybitny robi taki spektakl tańca według Schulza. Nie mówiąc już o przekładach, dlatego że jest przetłumaczony ponad 45 języków już w tej chwili. Ostatnie to gruziński, turecki, bułgarski, oto właśnie takie języki. I to właśnie ta tajemnica. To, co moderniści twierdzili, że jeżeli sztuka ma czymkolwiek się przejmować, to ma się przejmować tylko sama sobą. Więc to jest takie oderwanie od ziemi, taki polot, uniesienie i też w pewnym sensie odlot, w tym znaczeniu, jak my dzisiaj tego słowa używamy, prawda? Schulz to zawsze intryga. I jego tekst pisany, i jego tekst malowany. Chociaż w tekście napisanym, czyli w literackim, sam o tym powiedział, wypowiedział się pełniej, bo jego teksty literackie traktują o bycie, byt duchowy, byt metafizyczny, a jego prace plastyczne dotyczą materii, czyli literatura bardziej o duchu,
grafiki, rysunki, obrazy bardziej o materii. I ta materia świata jest kobieca, tak. Kobieta ma ogromne znaczenie, tak. Kobieta jest jednym z przewodnich motywów w jego twórczości. Ale jest cykl W oczekiwaniu Mesjasza, wątki żydowskie. Są cykle, które są ilustracjami. Malował ilustracje, to jest ważne, do własnych opowiadań. Więc nie tylko to. Tak naprawdę to tylko jeden z wątków. Kobieta, jej wynoszenie i służenie kobiecie w sposób nietypowy. Tak? Jedna pani starsza niedawno, jak oglądałam oryginalnego Schulza, że tak powiem, w Muzeum Literatury, oglądała ze smutkiem jego rysunki, na których są podobne ujęcia z kobietami, tak? Gdzie mężczyzna z twarzą Schulza myje nogi, czy gdzie właśnie się czołga przed tymi kobietami. I taka starsza pani powiedziała, jakie to jest smutne, jakie trudne miał mieć życie ten człowiek, że tak był opętany przez tę maniakalną ideę. To właśnie tak nie uważam, bo to twórczość. I to twórczość i to twórca, który się różni, który jest inny. Dlatego Józefina Szylińska, jego narzeczona, bo to jedyna kobieta, którą kochał i z którą próbował dojść do już tego poziomu jakby ślubu, małżeństwa, ale się nie udało, bo ona chciała uciec z Drohobycza, a on chciał tu zostać, bo ona wyjechała do Warszawy. On przyjeżdżał owszem do niej do Warszawy, ale zawsze wracał do Drohobycza. Może jeszcze opowiem, skąd tytuł wystawy, bo chciałem, żeby przynajmniej w takim ważnym miejscu jak tytuł gdzieś słowa samego Schulza wybrzmiały. Wybrałem taką metaforę, żelazny kapitał ducha to są słowa samego artysty, które on wypowiedział w takim wywiadzie dla Witkacego w 1935 roku. Jeszcze nie umiałem mówić, gdy pokrywałem już wszystkie papiery i brzegi gazet gryzmołami, które wzbudzały uwagę otoczenia. Były to z początku same powozy z końmi. Proceder jazdy powozem wydawał mi się pełen wagi i utajonej symboliki. Około 6-7 roku życia powracał w moich rysunkach wciąż na nowo obraz dorożki z nastawioną budą, płonącymi latarniami, wyjeżdżającej z nocnego lasu. Obraz ten należy do żelaznego kapitału mojej fantazji. Jest on jakimś punktem węzłowym wielu uchodzących w głąb szeregów. Do dziś dnia nie wyczerpałem jego metafizycznej zawartości. Widok konia dorożkarskiego nie stracił po dziś dzień dla mnie na fascynacji i wzburzającej mocy. Na pytanie, czy w rysunkach moich przejawia się ten sam wątek, co w prozie, odpowiedziałbym twierdząco. Jest to ta sama rzeczywistość, tylko różne jej wycinki. Materiał, technika działają tutaj jako zasada selekcji. Rysunek zakreśla ciaśniejsze granice swym materiałem niż proza. Dlatego sądzę, że w prozie wypowiedziałem się pełniej. Bardzo dużo było przeciwników, gdy to miejsce powstawało i tak dalej. Nigdy się nie wdaję w szczegóły, tylko powiem wielkie dzięki dla Krzysztofa Sawickiego, który wtedy był w 2003 roku konsulem generalnym, i wielkie dzięki dla profesora świętej pamięci Walerego Skotnego, który wtedy był rektorem tego uniwersytetu. Bez ich wsparcia nie udałoby się, dlatego że Schulz do tej pory uważany jest nawet przez profesurę, przez ukrainistów głównie i głównie tych, którzy zajmują się twórczością Franki, że Schulz stwarza konkurencję dla Iwana Franki, co jest po prostu paradoksem, głupotą totalną, bo żadnej konkurencji. Iwan Franko, oczywiście wielki poeta, ale też działacz polityczny, publiczny i tak dalej, to jest wielki atut Drohobycza i całej tej ziemi. Schulz to jest przywrócenie pamięci, to co zaczęliśmy robić z moim mężem i to co robię cały czas i będę robiła do końca życia. To jest wielokulturowa ziemia i nie można tego wymazać. To jest przyczyna. A Schulz po prostu geniusz, jeden z największych pisarzy, przede wszystkim pisarze jednak, XX wieku. Jeden z największych. I Ukraińcy, Drohobycz, o nim nie wiedzieli. Więc jak to możliwe? Ja jestem Ukrainką. Dlatego zawsze mi zależało na tym, żeby zostawał ślad po tym wszystkim, co robię, co robimy, w Ukrainie właśnie.
I żeby ten festiwal na przykład, który trwa przez tydzień, nie był takim desantem z Polski i z innych krajów tygodniowym, a żeby ślad został właśnie w Ukrainie. I to jest trudna bardzo praca, edukacyjna w tym też. I dlatego to efektem festiwalu jest to, że Jurij Andruchowicz, największy pisarz ukraiński, przetłumaczył całego Szulca, cały korpus jego tekstów literackich na język ukraiński. I mamy to nowe tłumaczenie. Litwini mówią, że Mickiewicz jest ich. Przynajmniej niektórzy. Czy Ukraińcy też uważają Szulca za swojego, czyli za Ukraińca? Gdyby tak uważali, to wie pan, ja bym się nawet ucieszyła. Dla mnie Szulc, i o tym zawsze mówię, nie jest ani ukraiński, ani polski, przepraszam, ani żydowski. Jako pisarz tak, jest polski, bo identyfikacja jest według języka, pisał po polsku. Ale Szulc jest po prostu rangi uniwersalnej artystą. Jest pisarzem, że urodził się w Drohobyczu, że był Żydem, że jest pisarzem polskim, tego wystarczy. Że wszystko w nim jakby się połączyło. Ale jeżeli ktoś, zwłaszcza z młodych czytelników ukraińskich, powie, że jest ukraiński, to się ucieszy. Nie, że Ukraińcem był, no bo nikt jeszcze nie zwariował, żeby tak mówić. Ale że był ukraiński, czyli nasz, czyli my go przyjmujemy, on nam jakby już nie przeszkadza, jak przeszkadzał kilka lat jeszcze temu. To się tylko ucieszy. Jest to miejsce, które było jego pokojem profesorskim, jako nauczyciela rysunku i robót ręcznych i równocześnie w większości prowadził tu lekcje z rysunku i właśnie w tej ścianie widać nawet ślad po drzwiach, przez które po prostu wchodził do kolejnej sali pracowni, gdzie prowadził lekcje z robót ręcznych i tu na zdjęciu na dole może pan zobaczyć Szulca z jego gimnazjalistami, bo to było gimnazjum męskie, więc tylko chłopcy. Chłopcy zachowywali się bardzo różnie, czasami bardzo hałaśliwie. Źle sobie radził z dyscypliną i dlatego jak już robiło się za bardzo hałaśliwie, to prosił gimnazjalistów posprzątać, poskładać te wszystkie instrumenty, narzędzia i opowiadał bajki. I te swoje opowieści ilustrował od razu na tablicy, czyli malował po prostu rysunki. Bajki, które snuł. No i te bajki okazały się bardzo dramatycznym wątkiem w jego życiu, ponieważ to właśnie motywy bajkowe namalował na ścianach dla dzieci Feliksa Landaua, gestapowca. Te właśnie malowidła ścienne, z których część wyjechała, że tak powiem, wyjechała do Yad Vashemu. Możemy łatwo się domyśleć, że to było ostatnie jego dzieło. Na jednym tym malowidle ściennym jest jego właśnie autoportret w postaci woźnicy. I chyba to ostatni jego autoportret. To było barbarzyństwo. Nie inaczej, dlatego że te malowidła w lutym 2001 roku zostały odkryte przez Benjamina Geislera i jego, to taki reżyser filmowy, dokumentalista niemiecko-sycylijski, ze swoją ekipą. W tej willi, gdzie mieszkał Felix Landau, którego Żydem tak zwanym był Bruno Szulc, bo wiadomo, że jak powstało w Drohobyczu getto, to powstał taki urząd do spraw Żydów, gdzie też Żydzi pracowali. I do tego Judenratu każdy Żyd musiał przyjść i wpisać się i napisać, co potrafi robić. No i Szulc napisał, że jest artystą, że maluje, zna się na stolarce i tak dalej, i tak dalej. I potem patrzyli Niemcy, z kogo mogą skorzystać. I Landau wybrał sobie Szulca i Szulc właśnie różne jego polecenia wykonywał, między innymi namalował właśnie te malowidła ścienne dla dzieci Landau i to były właśnie wątki z bajek, wymyślone przez niego, przypominające też wątki braci Grimm. No i właśnie, jakby sprawa była w zawieszeniu na jakiś czas, ponieważ Ukraina musiała się zdecydować, po prostu musiało to być uznane, jakby te freski za zabytek kultury. No i te narady, rozmowy, Ukraina, Polska, oczywiście, że polscy dziennikarze, cały czas mnóstwo ludzi tu przyjeżdżało, potem takie jakby zacisze, a za kilka już miesięcy w maju przyjechała ekipa, pan Schraberman z Yad Vashemu z kolegami, że tak powiem, no i przyszli tam do tych państwa kałużnych, którzy tam mieszkali, w tym mieszkaniu właśnie,
W każdym bądź razie musieli wrócić, bo ich państwo Kałużnie nie wpuścili w tym celu, jaki widocznie zgłosili. No i potem wrócili z przedstawicielami władz miasta Drohobycza, że mają pozwolenie na to, żeby właśnie zabrać do muzeum, że będą siedzieli w tym pokoiku i dość długo to trwało, bo to taka była technika przez 3 dni, że po prostu na fragment na przykład, który chcieli zabrać, naklejana była taka specjalna jakaś tkanina, to musiało wyschnąć i potem takie rozporki, to było zdejmowane aż do cegły z dużymi warstwami z tyłu. Tynku i zabrali te najciekawsze, po pierwsze fragmenty pod względem artystycznym, a po drugie najbardziej odkryte już, te nad którymi już popracowała konserwatorka. Po resztę obiecali przyjechać, ale duża awantura się po prostu zaczęła. Dzięki polskim dziennikarzom, że to barbarzyństwo, bo to jego dzieło wspólne i miało być w tym samym miejscu, a jeżeli przeniesione, to przeniesione jako całość i miało zostać tu. To po pierwsze. Po drugie, przed 45 rokiem powstało, a więc nie można tego wywozić, prawda? Trzeba mieć na to pozwolenie. Więc to była po prostu akcja barbarzyństwa. Pisaliśmy wtedy protesty z konsulem generalnym w Lwowie, no ale tak to trwało i trwało. Też prokuratura była w to, mój mąż swoją opinię przedstawiał co do tej kradzieży, a nie wywiezienia. No a potem prezydent Juszczenko razem z dyrektorem lokalnego muzeum Drohobyczyna, takie krajoznawcze muzeum drohobyckie, pojechał do Jadwaszemu i podpisali umowę, że Ukraina jakby w depozycie daje bez żadnych opłat i niech to będzie w Jadwaszem, bo to jest takie dobre miejsce do eksponowania i z prawem jakby przedłużenia tego depozytu na kolejne 20 lat, czyli no, na wieki wieków, amen. A w zamian izraelska strona, to znaczy Yad Vashem, zaproponowali temu Drohobyckiemu muzeum jakościowe kopie. I są te jakościowe kopie. I obecnie jest tam pałac sztuki, jeden z budynków tego muzeum Drohobyczyna, o którym mówię. Może tam pan pójść i zobaczyć te jakościowe kopie, ale też 3 fragmenty, które jednak są u nas oryginalne. To jedyne oryginały, które posiada Drohobycz. Dzieci pod drzewem, jeden jakby fragment tych malowideł ściennych, babcia i kot. To już jesteśmy. To jest to miejsce, gdzie 19 listopada 1942 roku został zastrzelony Bruno Schulz przez gestapowca Karla Gintera. Naprzeciwko mamy budynek, gdzie był Judenrat, czyli Urząd do Spraw Żydów. I tego dnia właśnie,